Angelika Bednarska, witam Państwa. Po ciepłym i słonecznym weekendzie czeka nas zmiana pogody. W nadchodzącym tygodniu Polska znajdzie się w zasięgu niżu oraz frontów atmosferycznych. Z północy popłynie do nas zimne, arktyczne powietrze, które przyniesie spory spadek temperatur. Zapraszam na szczegóły. W tych najbliższych godzinach, jak również w pierwszej części nocy, w całej Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Opady deszczu prognozowane są głównie na krańcach zachodnich, jak również w pasie południowym. Druga część nocy przyniesie bardzo dużo przejaśnień i rozpogodzeń i padać będzie już jedynie nad morzem. O poranku temperatura oscylować się będzie w granicach od 5 stopni na północnym zachodzie i do maksymalnie 13-14 na wschodzie, w centrum, jak również w regionach południowych. Umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków. Jutro przed południem bardzo pogodnie i słonecznie będzie głównie na wschodzie, południu, jak również w centrum. Na pozostałym obszarze panować będzie pochmurna i też deszczowa aura. W drugiej części dnia już wszystkim przydadzą się parasole, bo według prognoz synoptyków strefa opadów obejmie wszystkie regiony. Najcieplej będzie na wschodzie, w centrum oraz na południu, od 23 do nawet 24 stopni. Chłodniej nad morzem, tam od 6 do maksymalnie 7. Natomiast wieczorem nad naszym regionem zachmurzenie będzie umiarkowane. Na zachodzie pojawią się jeszcze przelotne, zanikające opady deszczu. Jednak już noc przyniesie bardzo dużo przejaśnień, jak również rozpogodzeń. Nad ranem temperatura wzrośnie od 9 do maksymalnie 12 stopni. Jutrzejszy poranek w naszym regionie będzie dość pochmurny. Niewielkie lokalne przejaśnienia wystąpią jedynie w okolicach Włocławka. W drugiej części dnia niebo nad całym regionem zdominują deszczowe chmury. Temperatury już znacznie niższe, od 9 do maksymalnie 16 stopni. A spójrzmy, co nas czeka w tych kolejnych dniach. We wtorek nad regionem zachmurzenie umiarkowane z przelotnymi opadami deszczu. Poranek rześki, około 1 stopnia, w ciągu dnia maksymalnie 12. W środę również pojawią się przelotne opady deszczu, nad ranem od 1 do 3 stopni, w ciągu dnia od 9 do 11. W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, po południu na północy pojawią się opady deszczu. Nad ranem niewielki przymrozek, natomiast w ciągu dnia maksymalnie 12 stopni. Dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia.